Inflacja w Stanach Zjednoczonych ponownie w górę, kryptowaluty w dół. Co tam dalej będzie się działo, ale oczywiście pamiętajcie, to jest putinflacja. Nigeryjski sąd skazał jednego z oszustów, którzy oszukiwali ludzi na kryptowaluty, spędzi rok w więzieniu. Czy Dokun wykradał 80 milionów dolarów miesięcznie przed upadkiem ekosystemu Terra Luna? Czy wiedział o tym, czy może doprowadził do tego upadku? A Lightning Network przekracza pojemność 4000 bitcoinów. Sobota, 11 czerwca 2022 roku. Z tej strony Mike. Witam i zapraszam na 303 kryptoniusy. Dzisiaj pełne sobotne wydanie. Dzisiaj sobota, więc pełne wydanie. Będziemy mieli wiadomości ze świata kryptowalut, ale nie tylko kryptowalut, będzie też całe DeFi, NFT, metaversy, bajery, numery i sam blockchain też. Będzie też tematy około kryptowalutowe. Będzie oczywiście Twitter, czyli co tam kryptoćwierka, ale jeszcze zanim Twitter, będzie sekcja partnerów kanału. Dowiecie się, co tam nowego u moich partnerów kanału. W kaszach, że jestem największym lejkiem sprzedażowym na polskim YouTubie. Później oczywiście będzie analiza rynku, popatrzymy sobie na różnego rodzaju wskaźniki, dane i tak dalej, wykresy też troszeczkę. I na końcu podsumowanie tego, co się działo w tym tygodniu na kanale, co będzie się działo w najbliższym tygodniu, trochę w tym tygodniu wolniej, nadchodzący jutrzejszy live i tak dalej. I pamiętajcie, że wszystkie rzeczy, które słyszycie w tym filmie, są albo moimi opiniami, albo też jakimiś informacjami znalezionymi w internecie. Ja nie udzielam porad inwestycyjnych, nie interesuje mnie w to, co będziecie inwestować. Ja wam przedstawiam suche dane, przedstawiam wam różnego rodzaju informacje, a to wy musicie podjąć decyzję, w co będziecie inwestować. Zaczynamy! Nigeryjski sąd skazał oszusta na rok więzienia za to, że można powiedzieć, za to, że oszukiwał ludzi. No, oszust oszukiwał ludzi, tak? Co ciekawe, miał opcję zapłacenia kary, tak? Został skazany i spędzi rok w więzieniu, który generalnie rzecz biorąc oszukał niczego nie podejrzewającego inwestora kryptowalutowego. I można powiedzieć, że ten człowiek, znaczy może nie można powiedzieć, prokuratura oskarżała go o to, że złamał nigeryjskie prawa antyoszustwa, no i dlatego powinien zostać skazany odpowiednio. Generalnie rzecz biorąc, sprzedawał jakieś fałszywe schematy inwestycyjne w kryptowaluty. Co ciekawe, zobaczcie, otrzymał on możliwość zapłacenia tej kary w wysokości 1180 dolarów. Która może zostać zdeponowana na konto rozliczeniowe tamtejszego sądu, ale okazuje się, że on chyba nie będzie chciał. No i cóż można powiedzieć, oszukał na sumę 680 dolarów amerykańskich, tak? Także ogromne oszustwo. No cóż, przypomina mi się akcja z nasionami w Polsce, gdzie na Allegro było oszustwo, gdzie gość sprzedawał nasiona po 9 zł i oszukał ileś tysięcy osób. Lecimy dalej! W jaki sposób propozycja pani senator Cynthia Lummis, chociaż nie, Cynthia Lummis to chyba nie jest senator, tak? Czy to jest pani senator? Kurczę, tak, to jest pani senator, wpłynie na Bitcoina, tak? Pani senator Cynthia Lummis jest oczywiście, posiada własne rancho, a także jest republikańskim senatorem z Wyoming. Wprowadziła tutaj dosyć szeroko idący bill, ustawę, która reguluje krypto i także Bitcoina. Nazywa się RFI, czyli Responsible Financial Innovation Act, tak? Został opublikowany 7 czerwca razem z panią, słuchajcie, z panią Kristen Gillibrand. To jest oczywiście, zobaczcie, pani prawnik, tak zajmująca się papierami wartościowymi. Co ciekawe, pani senator z partii republikańskiej, tak? No i między innymi doprowadzi to do adopcji kryptowalut i włączenia ich w tradycyjne systemy finansowe i pozwoli, aby cyfrowe aktywa stały się akceptowalnymi, tak jak różnego rodzaju commodities. Co ciekawe, jest tutaj jasne rozróżnienie pomiędzy Bitcoinem i innymi właśnie commodities, czyli tymi towarami. Jeżeli oczywiście zostanie to przegłosowane, mówi o tym, że będzie jasna różnica pomiędzy papierami, commodities, kryptowalutami, stablecoinami, tokenami kolekcjonerskimi, a także NFT. Wiadomo, że securities to będzie podlegać pod SEC, commodities, kryptowaluty, jakieś inne rzeczy to pewnie pod CFTC, dodatkowo pewnie jeszcze OCC i te inne agencje. Co ciekawe, transakcje do 200 dolarów, do 200 dolarów będą zwolnione w ogóle z podatku, czyli transakcje płatnicze. Gdy została zapytana,
na temat jej opinii, na temat stanowiska szefa SEC-u. Powiedziała, że co ciekawe, zgadza się, że zgadzała się z jego punktem widzenia, tak? Dwie wiodące kryptowaluty, Bitcoin i Ethereum, nie powinny być rozważane jako papiery wartościowe. Dodatkowo panie senator dodały, że CFTC powinno regulować je i generalnie to zostało doniesione przez MarketWatch. Co ciekawe, bardzo się dziwię tutaj, bo dokładnie to, co robiło, ile Bitcoin, oczywiście Satoshi wypuścił, on tam nic nie sprzedawał, każdy mógł sobie Bitcoina wykopać i te Bitcoiny Satoshiego nie zostały ruszone, tyle Ethereum było sprzedawane, bo ICO na Ethereum, więc o czym, przepraszam, bo tutaj mówimy. Ethereum niczym się nie różni od XRP i innych kardanów i tak dalej. Jeżeli macie inne zdanie, wypiszcie się w komentarzu. Co ciekawe, podobno był zaangażowany także w legislację sam Michael Saylor, tak? Także zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Oczywiście musi zostać to przegłosowane jeszcze przez tamtejszy Senat, przez Izbę Reprezentantów, a na końcu musi to dziadek podpisać. Lecimy dalej. American Express zaoferuje swoją pierwszą kryptokartę, w której będą wypłacane te cashbacki, tak, czyli jakieś nagrody. Zobaczcie, wypuszczają oni swoje pierwsze Reward Credit Card jako część partnerstwa z Abrą. Abrą to jest taka firma popularna na amerykańskim rynku, która generalnie rzecz biorąc sprzedaje różnego rodzaju właśnie takie usługi, jakieś tam płatności można dokonywać i tak dalej. W Europie chyba firma Abra, ja nawet nie wiem, czy oni działają, ale niespecjalnie Abra jest znana, tak? I ogłoszono to na konferencji Consensus, która obecnie trwa w Austin. Co ciekawe, zobaczcie, na świecie posiada 60 milionów osób, posiada właśnie kartę American Express. To jest chyba trzecia najpopularniejsza karta po Visie i po Mastercardzie. No i teraz bezpośrednio dzięki niej będzie można mieć dostęp do nagród kryptowalutowych za wydawanie właśnie dzięki partnerstwu z Abra. Cóż można jeszcze powiedzieć? Abra oferuje platformowy token, czyli CryptoPerks. I generalnie rzecz biorąc będą też inne tokeny, tego typu rzeczy. CryptoPerks tak wystrzelił po tej informacji, tutaj zobaczcie, 11 dzisiaj wystrzelił z poziomu 0,019 do poziomu 0,33. Oczywiście jest zgaszenie. Możesz dołączyć sobie do klubu i tak dalej. Można dostawać tego typu nagrody za jakieś tam kupowanie różnych rzeczy właśnie w Amex Offers. Kupowanie, podróże, żarcie, usługi, rozrywka i tak dalej. Nas to niespecjalnie dotyczy, my mamy różne karty, mamy Crypto.com, chociaż tam cashbacki się trochę pokończyły, jest Wirex, jest karta Binance i tak dalej. Kanga ma kartę, akurat bez nagród. Lecimy dalej. CEO Grayscale stwierdza, iż fundusze emerytalne, tak, tutaj można powiedzieć, aktywnie badają rynek krypto, no i chcą generalnie wprowadzić kryptowaluty do swoich portfolio. Tak. Oczywiście inne jakieś tam ruchliwe aktywa już w przeszłości były w tych planach emerytalnych. CEO Grayscale, Michael Sonnenschein, stwierdził, że coraz więcej tych właśnie firm patrzy, aby dodać kryptowaluty do swoich portfolio. Tak. Rozmawiam sobie oczywiście z CNBC. Poświęcamy dużą ilość uwagi politykom, a także niektórym największym tutaj właśnie funduszom, tym, które koncentrują się na dywersyfikacji portfolio i aktywnie badają alokacje krypto. To jest pewnego rodzaju konsensus, tak? Między innymi zobaczcie Fairfax County w Virginii w 2011 była pierwsze z tych okręgów, tak? W Stanach, aby inwestować 8% pieniędzy swoich klientów w różnego rodzaju kryptowalutowe inwestycje, a także używanie yield farmingu do generowania 9% lub większych zysków. No i teraz zobaczcie, w 2019 roku ile kosztował Bitcoin, więc nawet teraz po tych spadkach oni tak bardziej są do przodu. Między innymi w zeszłym roku izraelski fundusz Altshuler Shamsham zainwestował 100 milionów dolarów w Grayscale Bitcoin Trust i teraz dzięki temu mogą jego klienci mieć ekspozycję na Bitcoina. A dodatkowo zobaczcie, Houston Firefighters Relief and Retirement Fund ogłosił w październiku inwestycję w Bitcoina i Ethera wartą 25 milionów dolarów i stał się pierwszym amerykańskim publicznym właśnie funduszem.
emerytalnym, który oferuje właśnie ekspozycję krypto swoim, o Jezu, uczestnikom, benefaktorzy, to są dobroczyńcy, ale to jest złe tłumaczenie. No. Coraz więcej wchodzi, a rząd ostrzega, że inwestowanie w tych planów 401k w kryptowaluty nie jest dobrym pomysłem. To trzeba pamiętać, że jest long-termowo. Tak jak biorąc kredyt w banku na 30 lat czy inny, powinieneś sprawdzać, w jakim nie brać kredytu pod korek, bo później jak wzrosną stopy procentowe, no to może się źle to skończyć dla niektórych. Tak samo tutaj też nie wwala się wszystkiego, to jest jakiś kawałek, a ten kawałek może wypracować więcej niż cała ta reszta. Lecimy dalej. Już ogłaszali, że w sierpniu, a tutaj okazuje się, że niekoniecznie merge Ethereum wydarzy się pomiędzy sierpniem a listopadem, tak twierdzi deweloper Ethereum Tim Bacon. Jeden z wiodących deweloperów ujawnił, że może się to stać pomiędzy sierpniem i listopadem. Oczywiście sierpień to był taki termin nie do końca wiadomo. Deweloperzy po raz kolejny zdecydowali się, aby oddalić tym difficulty bomb. Difficulty bomb polega na tym, że już nie będzie się opłacało kopać Ethereum na Proof of Work. Co ciekawe, nie tak dawno temu, w zeszłym, właściwie w tym tygodniu, testnet Robsten zrobił swój merch, czyli tam już doszło to, co ma być na mainnecie. No i teraz czekamy już latami, czekamy, czy faktycznie do listopada połączenie nastąpi, co się stanie z rynkiem kryptowalut. Po ostatnich problemach z rozjechaniem STETH z ETH, generalnie rzecz biorąc, cena ETH zaczęła spadać, możemy tak na szybciutko, później będzie analiza. Ethereum nam tu glebnęło, chociaż Bitcoin też glebnął, Ethereum $1,557. Lecimy dalej. Innowacje w usługach on-rampingu fiatowskiego. On-ramp polega na tym, że z fiatów można wejść do krypto, mogą pomóc przezwyciężyć drogie opłaty, te opłaty na kartach krypto. Tak? Zdecentralizowane technologie stanowią tutaj kluczową rolę, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych inwestorów do świata krypto, a także ekosystemu Web3. Web3 już jest przestarzały, już jest Web5. Jacka Dorsey'a Snoop Dogg powiedział, że już Web6 robi, ja robię Web69. Także między innymi tutaj chodzi o Bitcoina, o rozwiązania drugiej warstwy Lightning Network, która ostatnio nam bardzo ładnie się rozwija, ale problemem jest oczywiście wejście z fiatów do krypto. Między innymi zobaczcie, kupując kartą krypto, opłaty transakcyjne mogą osiągać dodatkowe nawet 7%, tak? Więc jeżeli kupiłbyś Bitcoina za $1000, to zapłaciłbyś o $70 w opłatach transakcyjnych. No i to jest oczywiście cała analiza, że te usługi, które się pojawią, będzie można zmniejszyć. Zobaczcie, między innymi wchodzenie. Średnie opłaty transakcyjne, tak, transfer pomiędzy bankami w sieci SWIFT 25 do 50 euro, używanie sieci kart do 70 euro, no i między innymi bank transfer z natychmiastową SEPą, napędzany na przykład OpenPay, 50 eurocentów. Więc będzie tu coraz mniej. A giełdy, słuchajcie, giełdy kryptowalut żyją nie tylko z opłat transakcyjnych, ale niestety też obciążają Was wysokimi kosztami wypłat, doliczają swoją prowizję od wpłaty nie. Dlaczego tak robią? Dlatego, żeby wciągnąć użytkownika. Giełda by chciała, żebyś tradował, to najlepiej jakbyś tradował, ale dodatkowo, żebyś trzymał pieniądze tam na jej ten. Szczególnie, że giełda ma takie wątpliwe, bo nie zawsze ma audyty pokazują, to może się okazać, że oni nie mają kasy. I wtedy bankrun na giełdę kryptowalut nie powinien być niczym strasznym i giełda kryptowalut powinna się cieszyć, no bo ma te, zarabia na tym kupę kasy, nie? A jak się giełda boi bankrunu i podwnosi bardzo mocno wypłaty, opłaty za wypłaty, no to może się okazać, że chyba tamte saldo może się nie spinać. Przypominam, BitMarket. Lecimy dalej. Czy Bitcoin zamknie najniższą tygodniówkę od 2020 roku, gdy inflacja na rynkach rośnie? Jeżeli Bitcoin nie odzyska poziomu 29500, to może spaść na niższe dołki. No więc ostatnia tygodniówka zamknęła się na zielono, ale okazuje się, że ta tygodniówka może zamknąć się na czerwono ze względu właśnie na to, że inflacja w Stanach Zjednoczonych oczywiście została opublikowana i wszyscy spodziewali się, że będzie lepiej, a okazało się, że gorzej. Co ciekawe, inflacja jest najwyższa od grudnia 1981 roku, czyli od ponad 40 lat. 81 rok to ja 2 lata miałem niecałe w grudniu.
No i teraz tak, jeżeli spadniemy do poziomu 22-24, to będziemy oczywiście mówili, że spadniemy niżej. Ale nie bądźcie zbyt chciwi, to może się bardzo źle skończyć. Tak długo jak Bitcoin pozostaje skorelowany do ryzykownych aktywów, nie widzę żadnego odwrotu trendu. Tak, bo Bitcoin jest traktowany przez rynek tradycyjny jako ryzykowne aktywo. I teraz generalnie rzecz biorąc, pamiętajcie, że można grać na shorty. Gdyby nie było grania na shortów, nie było futuresów na Bitcoina, to byłoby zupełnie inaczej na tym rynku. Chcieliście instytucji? To macie. Lecimy dalej! A w Stanach Zjednoczonych kolejna rozprawa sądowa. Coin Center oskarża tamtejsze Ministerstwo Skarbu o, podejrzewa ich o szpiegostwo, słuchajcie, finansowe. Złożyli oni pozew przeciwko Treasury Department w Federalnym Sądzie Dystryktowym, no i oczywiście oni podważają tutaj sekcję 60-50i i zgłaszanie, proszę bardzo, tu jest, zobaczcie, Dan Carman, Coin Center, Raymond Walsh, Quiet Industries Corporation, przeciwko Janet Yellen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Złożono taki pozew, tak, w oficjalnym komunikacie Coin Center ujawniło, że pozew jest przeciwko właśnie temu skarbu. W 2021 roku prezydent Biden i kongres przegłosowało tutaj mało znany Tax Reporting Mandate. I jeżeli ta zostało to pozwolone, aby weszło w życie, to oczywiście wprowadzi to masowy podsłuch na zwykłych Amerykanów. Tak? O co chodzi w tym wszystkim? Wszystkie transakcje warte 10 tysięcy dolarów plus więcej ma zostać wysłane, między innymi to nazwisko wysyłającego, tak? Data urodzenia, także Social Security Number, ciekawe. Jakiś tam numer ubezpieczeniowy, no i oni podważają to wszystko. O wszystkim zdecyduje sąd. Pamiętajcie, że w Stanach sądy tam w prawie decyduje zasada precedensu. Lecimy dalej. A jeszcze zostając w Stanach Zjednoczonych, amerykańskie prawo stablecoinowe może zostać przegłosowane jeszcze w tym roku, twierdzą tamtejsi prawodawcy. Tak? Wszystko oczywiście spowodowane załamaniem Terra Luny i tamtejszego UST, a wszystko to wiadomo, że wina Kołduna. No, nie wyszła ci dzisiaj wygrana w Duna, obwin Kołduna. No, u naganiacza w Tajlandii przyszła monsuna, obwin Kołduna. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że zobaczcie, wejdę naprzód, przed szereg i powiem, że uregulujemy stablecoiny w tym roku, tak twierdzi senator Pat Toomey, oczywiście z partii republikańskiej. Potrzebujemy pewności regulacyjnej na ten temat. Myślę, wiem, że administracja dziadka jest zainteresowana zrobieniem czegoś w tej przestrzeni, tak? No i tak samo tutaj mówi pani senator Kirsten Gillibrand, ta, która właśnie razem z tą panią Toomey i tak dalej. Jak będą wyglądały regulacje, o tym już mówiłem wielokrotnie. Podejrzewam, że w pierwszym etapie, i Nowy Jork już to pokazał, bo ja o tym kilkukrotnie już mówiłem, w pierwszym kroku proszę audyty, pokazać audyty, a w drugim kroku możecie inwestować w amerykańskie obligacje skarbowe, amerykańskie duże spółki i amerykańskiego dolara. I tak to się pewnie skończy. Lecimy dalej! Jeden cykl się jeszcze nie skończył, a tu już kolejny się zaczyna. Słuchajcie, Mike Nowogratz przewiduje, że kolejny cykl krypto rozpocznie się w październiku, także jest to oczywiście CEO od Galaxy Digital i były lunatyk, chyba nawet tatuaż sobie zrobił. No i oczywiście przewiduje, co Fed musi zrobić, aby krypto zaczęło odzyskiwać. Tak? To oczywiście koreluje to z tym, że może inflacja wyhamuje. Przemawiał on na konferencji Consensus 2022. No i mówi o tym, że Bitcoin nie będzie się dobrze tradeował, zanim Fed tutaj zrobi, zanim zdejmie nogę z hamulca, innymi słowy nie zrobi porządku z inflacją. Moja nadzieja, że w czwartym kwartale ekonomia będzie spowolniała na tyle mocno, że Fed oczywiście wrzuci pauzę i rozpocznie się nowy cykl krypto. Stopy procentowe 5% w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że krypto oczywiście się od tego odłączy. Naprawdę nikt nie wie. Bitcoin raz jest skorelowany, raz nie jest. Nikt nie wie, kiedy się to skończy. Lecimy dalej. A słuchajcie, Kołdun i także Terraform Labs ma, ja już mówiłem o tym chyba nie z Flashu, dalsze dochodzenie, jeśli chodzi o SEC. Także tamtejsza komisja ocenia
czy marketing właśnie stablecoina naruszał tamtejsze regulacje dotyczące, federalne regulacje dotyczące ochrony inwestorów. Więc Terraform Labs to jest ta firma, która stała za Luną, jest badana przez SEC. No oczywiście zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. SEC dużo rzeczy bada, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Kołdunowi biada. Lecimy dalej. No i jeszcze jesteśmy w temacie jeszcze Kołduna. To jest podejrzewany o kradzież 80 milionów dolarów miesięcznie ze wstrzymanego tak projektu Terry. Co ciekawe, zobaczcie. Użytkownik, który ma 1,1 miliona followersów, czyli Watcher Guru, ja to też obserwuję, twierdzi, że Dokłon wycofywał 80 milionów dolarów, oczywiście zanim załamała się Luna i UST. Jakiś sygnalista z tego zespołu rzekomo twierdzi. Więc miesiąc zanim to wszystko się załamało, Kołdun wycofywał sobie 80 baniek miesięcznie, tak? Więc ciekawe co z tego, są to bardzo poważne oskarżenia, dodatkowo dochodzenie SEC-u, a dodatkowo jeszcze tam władze Korei Południowej i różnego rodzaju służby badają całą sytuację. Ja uważam, że ten człowiek powinien pójść siedzieć, takie jest moje zdanie. Lecimy dalej. I jeszcze wracamy na czarny ląd. Nigeryjska giełda klasyczna oczywiście planuje używanie rozliczeń blockchainowych do 2023 roku najpóźniej. Tamtejsza giełda chce użyć technologii blockchain, tak donosi Bloomberg, aby tutaj rozliczać transakcje właśnie przy użyciu blockchaina. Dla wielu młodych, wchodzących na rynek Nigeryjczyków, to jest rodzaj technologii, którą adaptujemy i chcemy, aby żeby została użyta, aby rozwinąć nasz rynek. No ale to pamiętajcie, to sam jest ten sama technologia blockchain, krypto w Nigerii są zbanowane. Nie można tam handlować, ale rynki P2P oczywiście kwitną, także tak to jest z tymi regulatorami. Lecimy dalej. No i kolejny krok milowy osiągnięty. Lightning Network przekroczył 4000 bitcoinów, także tyle, w tym, o czym będzie jeszcze oczywiście w podsumowaniu, w analizie rynku. 4000 bitcoinów przy obecnych cenach 116 milionów dolarów, tyle wynosi pojemność wszystkich kanałów sieci Lightning Network, także zobaczcie, pierwszy rekord został zanotowany w 2020 roku, kiedy osiągnięto 1000 bitcoinów Lightning Network. Były warte w tamtym momencie 9,5 miliona dolarów. Także Lightning Network się rozwija. Kto chce się pobawić Lightning Network? Portfel Moon. Jest recenzja na moim kanale przez 2U zwykłe, nie jak księżyc, tylko Moon, M-U-U-N. Przez U otwarte 2. I to jest dosyć fajny portfel. Jest test w Bankx Workshopie. Lecimy dalej. A giełda Crypto.com, partner mojego kanału, listuje 3 mało znane altcoiny. No i teraz dowiedzmy, co jest listowane. Przede wszystkim na początku EPX, czyli natywny token Ellipsis. To jest, zobaczcie, platforma do swapowania stablecoinów o niskim tym slippage. Slippage to jest oczywiście różnica w cenie. Pamiętajcie, że tu nie wystawiamy pozycji na DEX-ach, tylko pool. Wyciągamy jedno, wrzucamy drugie, zamieniamy jedno na drugie. Projekt został uruchomiony w wersji 2.0 w kwietniu, tak? Drugą to jest oczywiście Loka, czyli to co Shakira, Loka, to jest token Shakiry oczywiście, natywny token League of Kingdoms Arena, tak? No i na końcu ostatnią rzecz, która została wylistowana, to jest ZBEC Protocol, czyli ZBC, jest to ciągły protokół rozliczeń zbudowany na Solanie. Co ciekawe, projekt wspierany przez takie firmy jak Solana Ventures, Alameda Research, Circle, Coinbase Ventures i Gemini. Lecimy dalej. A Jim Cramer powraca do rozmów o inwestowaniu w kryptowaluty. W swoim programie Mad Money, jest jeden z popularniejszych programów inwestycyjnych, rynkowych, finansowych na CNBC, powrócił do rozmów o inwestowaniu w kryptowalutach. Tak? No i proszę bardzo, myślę, że krypto powinny być częścią zdywersyfikowanego portfolio każdego inwestora, tak? Nie mogą ci powiedzieć, żebyś nie posiadał krypto. I can't tell you not to. No tak, nie mogę ci powiedzieć, żebyś nie posiadał krypto. Ja posiadam krypto, posiadam Ethereum. Co ciekawe, on woli Ethereum, jeśli chodzi o w stosunku do Bitcoina. Lecimy dalej. Członkowie kongresu, którzy tradowali kryptowalutami w 2020 roku, czy od 2022 roku? Proszę bardzo, mamy taką listę.
9 członków kongresu zgłosiło handlowanie kryptoaktywami w swoim tym raporcie za 2020 rok. Między innymi zobaczcie, reprezentant Madison Cawthron, tak? I kto tam dalszy? Ted Cruz oczywiście, Mary Newman, co tam jeszcze dalej, kogo mamy jeszcze, między innymi Cardano, Dogecoin. Kto kupił krypto właśnie, kto kupił, czyli Ted Cruz, Pat Toomey, Cynthia Loomis, no to oczywiste, Michael McCall, Madison Cawthron, znaczy Cawthron, Kenny Merchant, Mark Green, Felix Moore, prawie wszyscy, zobaczcie, republikanie, Michael Wolff, ale zobaczcie, są też na przykład akcje, między innymi Coinbase, Mary Newman. Proszę bardzo, Tomasz Malinowski, był jakiś spis, nie? Ed Perlmutter, Alan Lowenthal i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, kto u nas w polskiej dumie posiada kryptowaluty. Myślę, że z Konfederacji parę osób. Wiem, że kiedyś Tomasz Jaskuła z Kukiza dawnego. Nie wiem, czy ta partia jeszcze istnieje. Też wiem, że był Jacek Wilk i tak dalej. No, ciekawe. Może sam Don Jarosławu. Lecimy dalej. Bitcoin spadnie niebawem, ostrzega kto inny? Cezary von Graff. Także słuchajcie. Spadki na Bitcoina, uaktywnił się znany polski youtuber ekonomiczny i doradca majątkowy. Ostrzega, że to nie koniec spadków. Bitcoin utknął w konsolidacji. Także Cezary ostrzega, że już niebawem, zobaczcie, poniżej 20 tysięcy, ale te będą w piekle. No i teraz niech każdy zdecyduje, czy ten pan jest antywskaźnikiem. Lecimy dalej. I ostatni news dzisiejszego dnia. Kapitalizacja rynkowa Dogecoina spada w maju o ponad 6 miliardów dolarów. No także dogi. I zobaczcie, 6 centów nurkuje z całym rynkiem. Jeżeli zajrzymy sobie na psiaka, to w ciągu 180 dni tylko się obsuwa w ciągu roku. Też się obsuwa. Elon nie shilluje, Dogecoin nurkuje. No cóż, kto sprzedał dobrym zysku, to ma teraz spoko. Pozostały mu jabłka bez ogrysków. Lecimy dalej. Przechodzimy sobie do sekcji partnerów kanału. Na początku Synapse Network. Tu mam parę newsów przygotowanym. Na początku, słuchajcie, są wyniki losowania. Także rezultaty tego publicznej whitelisty są już dostępne. Możecie to sprawdzić. Tutaj kolejna informacja, którą tutaj dla Was mam. Kolejna informacja, także druga. Paweł Łaskarzewski został doradcą projektu Game Launch. Projekt planuje stworzyć własny metavers i będą, słuchajcie, budować salony gier, zapraszać przyjaciół i tak dalej. Także Paweł został doradcą tego projektu. Kolejna sprawa. Nad platformie Synapse Network rusza sprzedaż tokenów Animalia. To jest oczywiście karcianka, startuje 13 czerwca o 9 czasu uniwersalnego, kończy się 14 o 9 czasu uniwersalnego, cena na token $287, alokacja $105,000, tak? INO już za rogiem. Partnerstwo kolejne Synapse Network, tym razem jest to partnerstwo z Antmons, projekt, który buduje, zobaczcie, nową grę, nowy typ gry, Battle to Earn. Co ciekawe, która ma być to gra kompatybilna z użytkownikami z Web 2 oraz Web 3 i takie same bohatery, czyli mrówki, tak? Co ciekawe, czy to jest Battle Bugs. Kto pamięta taką grę, napiszcie w komentarzu Battle Bugs, to ja na PC-cie kiedyś grałem. Takimi właśnie różnymi owadami się tutaj tłukło. Co ciekawe, Antmos również pojawi się na platformie Synapse Network. To też jest kolejna informacja. Będzie można sobie inwestować poprzez Synapse'a 18 czerwca. Kolejna sprawa, o której też mówiłem już tydzień temu. Jeżeli nie podłączyłeś swojego konta Twitter do platformy Synapse, to możesz to zrobić. Jeżeli jesteś aktywny, retweetujesz i tak dalej, to będziesz mógł dostać jakieś nagrody. Także podłącz swojego Twittera do Synapse'a, aby dostać od nich klapsa, żartuję oczywiście. No i teraz niedawno była Amaz GetKicks,
To jest też kolejny projekt, z którym tutaj Synapse współpracuje. Była AMA. Postępowanie AMY jest tutaj dostępne. I na koniec ostatnia informacja. 3 NFT-ki do wygrania w konkursie GLIM. No, wystarczy tutaj wejść, oczywiście. Alokacja platformów, cena tokena i tak dalej. Dobrze ja to zrobiłem? Dobrze, tak. Trzy specjalne NFT-ki tak do wygrania. A właśnie, Antmonsach. Także można będzie wygrać, zobaczcie, brutalne, czyli zwykłe. Nasty Sealed X, czy Ferocious Sealed X. No i zależnie od tego, jakie wygracie, można to opierdzielić za pół świniaka. Teraz przechodzimy sobie do Yield Up. Jeśli chodzi o Yield Up, to ostatnio zostałem tym diamentowym tajerem i sobie trochę środków przerzuciłem na Yield Upa. Także testuję platformę. Zobaczcie, Tim Frost, to jest oczywiście CEO projektu Yield Up, będzie przemawiał w Austin, w Teksasie, no Consensus. Właściwie to już chyba przemawiał, będzie można sobie zobaczyć. A nadchodzi powoli aplikacja mobilna, jest obiecana aplikacja mobilna Yield Up, a jak tylko się pojawi, zostanie u mnie przetestowana. Przechodząc sobie, jeśli chodzi o Muzibull, ostatnio było trochę za dymy, Tomek z Muzibull był. I teraz tak, chłopaki zrobili to takie tylko przypomnienie, zrobili swój pierwszy 3D metaversowy tutaj koncert, tak, koncert w 3D metaversie. Można sobie to wszystko obejrzeć. Jeśli chodzi o EcoWay, to generalnie EcoWay było na kanale, czy EcoWay było na kanale Nam Zależy, więc można obejrzeć materiał. Ja jeszcze go nie oglądałem, bardzo chętnie obejrzę. Chłopaki, Nam Zależy znacie oczywiście, szef projektu, u mnie też wielokrotnie na kanale, więc można sobie obejrzeć i zobaczyć, co będzie. Tyle. Jeśli chodzi o giełdę Kanga, to tu tylko krótkie przypomnienie. Moim gościem na AMIE był oczywiście Sławek Zawadzki, CEO giełdy Kanga. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja tam zespołowi przypomnę, żeby odpowiadali na wasze posty. I na końcu Crypto.com. Tu też mam jakieś takie przygotowane podsumowanko, jeśli chodzi o Crypto.com. Najlepiej jest oczywiście obserwować Twittera, bo to jest najlepsze rozwiązanie, tak? Przede wszystkim była na Twitterze, były informacje. Przede wszystkim, mam też tweety przygotowane, proszę bardzo. Były nagrody, tak, Flash Awards, kampania 12,5% w Skyroku na Evaxie. Kiedy? 13 można powiedzieć. 13 to startuje wszystko. Teraz kolejna sprawa, to był oczywiście taki znany temat. Jeśli chodzi o aplikacje, to są nowe dostępne pary na Binance USD, także na aplikacji Crypto.com nowe pary Binance USD, Bitcoin, Ethereum, a także Binance Coin. Nowe kryptowaluty zostały wylistowane, o tym już mówiłem wcześniej. I co ciekawe, Crypto.com wspiera w tej chwili depozyty i wypłaty poprzez BEP20, tak, tego ACH. Jaki to jest, nawet nie wiem, co to jest kryptowaluta. Jeśli chodzi o giełdę kryptowalut, to giełda wylistowała Nano i Ogura i można sobie w parach do USDT handlować. Pojawiły się nowe pary, jest Didyx do USDC, a także Filecoin do USDC. Tak samo obsługa Optimizma i Ellipsis będzie można handlować. I teraz Supercharger z boosterem 10-krotnym. Co ciekawe, 500 tysięcy dolarów możesz stake'ować Cero, aby dostać ETH do 20% oczywiście, czyli 10-krotne podniesienie, a 888 osób dostanie 10-krotny mnożnik na ETH, plus oczywiście jakiś tam Lund Lions. Teraz tak, Gala do USDC jest dostępna też na giełdzie Crypto.com. A jeśli chodzi o DeFi Wallet, to są dostępne nowe tokeny Polka Bridge, Polkadex, Origin Trail, Mantra, Bluezel. To wszystko jest dostępne. Dodatkowo też z sieci Kronos Ferro token został dodany do DeFi Wallet. To jest, pamiętajcie, portfel non-kustodialny. Wy tu trzymacie własne klucze. Tyle. Lecimy dalej. Przechodzimy sobie teraz do co tam w kryptoćwierka. Na początku, im bardziej się pocisz w czasie pokoju, tym mniej krwawisz w czasie wojny. No to takie, można powiedzieć, dosyć głębokie. Każdy może to rozumieć po swojemu, jak wam tam się to podoba.
Kolejny tweet, zobaczcie to, o czym mówiłem, już 4000 bitcoinów pojemności Lightning Network. Bardzo fajnie. Przechodząc sobie dalej, Dodo, czyli Crypto ETH, mówi o tym, że wspaniały czas, gdy wszyscy TikTokowi inwestorzy zniknęli. Też się cieszę, Kowalski to lubi. Michael Saylor mówi, że Bitcoin jest pieniądzem, a wszystko inne jest kredytem, pożyczką. No tak nie do 100% nie zgadzam się z tym, ale uproszczenie jest dosyć dobre. Teraz Hodlnaut mówi o tym, że przekonanie podąża za prawdą, tak? Zwracaj uwagę, jak Bitcoin radzi sobie lepiej od shitcoinów. Za każdym razem, gdy jest strach na rynkach, Bitcoin jest tutaj kamieniem węgielnym, prawdą i tą esencją tego wszystkiego. Bitcoin ma tych najmocniejszych hodlerów, a shitcoiny to jest smoke and mirrors, tak? I generalnie pusty hype. No, Hodlnaut jest Bitcoin maksymalistą. No. A tutaj zobaczcie, Bart Simpson Hodler mówi o tym, że chciałby zorganizować spotkanie we Wrocławiu, tak? Ewentualnie w okolicy do 30 km. 1335 osób chętnych, 935 wzięłoby udział. Wszystko fajnie, tylko że musiałbyś wprowadzić złotóweczkę opłaty rejestracyjnej, czy nie wiem, 10 zł, co później na cele charytatywne, bo później by się okazało, że ludziki, 1000 osób się zapisze, a przyjedzie ci 15. Tak to jest z organizacją, a to jest dosyć dobre podsumowanie. Rząd amerykański drukuje 5 bilionów dolarów, no ale oczywiście to jest wszystko wina wiadomo kogo. A tutaj jest Little Hodler, jak tylko to będzie dostępne, sobie kupię takiego pluszaka, a już niedługo performance w niedzielę. A tutaj, proszę bardzo, Naganial Diablo w Thailando. Bailando, bailando. Liczba botów i skamerów, która jest obecna teraz w komentarzach, czy to na YouTubie, czy na Twitterze, osiąga apogeum. Zgadzam się, jest tyle tego gówna. Tutaj z Agatą to tępimy po prostu. Pamiętajcie, że ja nikomu z Was nie będę pisał na priv z jakąś cudowną inwestycją. Podajcie dalej dzięki. No, a Kupan Kordłę, to kto na privie do mnie pisze? No. oczywiście, żaden z twórców do Was nie będzie pisał prywatnie. A tutaj koło Moślickie. Unia Europejska nie walczy z TO2. Unia Europejska, czyli Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. Spadkobierca moralny Związku Sowieckiego. Oczywiście plebs ma znać swoje miejsce, folwark zwierzęcy na naszych oczach. O co chodzi w tym wszystkim? Ma być zakaz produkcji samochodów spalinowych, ale oczywiście nie dotyczy to Bugatti, Ferrari, Lamborghini. A tutaj na końcu CryptoRoast, który osiągnął 3500, czy 2500 obserwujących, na gratulujemy. Producenci chusteczek już wiedzą, do czego nadają się Fiaty. Zgadza się. Tyle jeśli chodzi o tweety. Przechodzimy do analizy. Jeśli chodzi o analizę rynku, no to wszystko na czerwono. Luna utraciła ponad połowę wartości, no bo to ile ta luna kosztuje? Jakie gówno, posadźcie do kłuna, może będzie luna nie będzie stracona. Waves prawie 30%, Hex 23%, Hex już kosztuje 4 centy. Curve oczywiście, zobaczcie, Helium jest na plusie. NIR, tak samo Lunds stracił, wszystko traci, tutaj można powiedzieć. Wszystko traci, nikt się nie bogaci, chyba że ktoś shorci. Jeśli chodzi o longi i shorty, to generalnie rzecz biorąc, zobaczmy, jak wygląda ostatnie 12 godzin. No wszyscy shortują. No jak wszyscy shortują, to wiemy, co może się wydarzyć. Jeśli chodzi o strach na rynku, 12, czyli jeszcze nie mamy dołka, było już 9 jakiś czas temu. Na drugim wskaźniku tu się coś spierdzili na 100%. Opłaty transakcyjne na Ethereum 91 gwei, ale z racji spadku ceny Ethereum, to już nie ma takich kolosalnych. Na Curve najdrożej jest, oczywiście. A jeśli chodzi o Bitcoina, to Bitcoin się już odetkał. Bitcoin się już odetkał, co ciekawe, trudność może wzrosnąć o 8%, bo ostatnio spadła trudność, bloki, zobaczcie jak wpadają. Lecą bloki, lecą niczym błyskawica. Jeśli chodzi o Treasuries, to tu się chyba nic nie zmienia. Jeśli chodzi o trudność kopania Bitcoina, 231,7 exahasha na sekundę i trudność według tej estymaty wzrośnie o 1,84% za 9 dni i 23 godziny około. Przechodząc sobie dalej, jeśli chodzi o Grayscale, tutaj dalej wszystko w plecy. A jeśli chodzi o rozmowy na temat kryptowalut, to zobaczcie, na pierwszym miejscu jest Stepn 38%, na drugim miejscu jest Bitcoin, później Ethereum i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rainbow Chart mówi, że tu się ślizgamy, w tej chwili jest buy, najniżej jest Firesale, czyli jesteśmy w tej strefie buy. No, jak ktoś to wierzy, bo to jest jego sprawa. Mamy sezon Bitcoina, tu widać, alty w dupę dostają, aż miło nam się na to patrzy. Bo oczywiście różne projekty krypto są potrzebne. Większość altów to są shitcoiny, większość shitcoinów to są cash grab. Niektórzy chcą po prostu żyć dostatnio z Waszych pieniędzy.
Jeśli chodzi o likwidację, to tu nie ma szału, ale 382 banki wyparowało na kontraktach terminowych. Generalnie rzecz biorąc, czym się różni trading spot od tradingu na futuresach? Jak kupisz sobie Bitcoina na rynku spot, to 1 BTC to jest 1 BTC, nieważne ile kosztuje. Jak ustawisz pozycję, bo tam się zbiera kontrakt na wzrost, na spadek. Jeżeli ci za mocno, za dużą dźwignię ustawisz finansową, bo oczywiście przy dźwigni 1, tam się nic nie dzieje, dokładnie to samo, zarabiasz jak spada, tracisz jak rośnie, jeżeli masz oczywiście shorta. A jak wyjdzie margin call, to kasa idzie. A jeśli chodzi o Lightning Network, proszę bardzo, wzrost o 5%, 4001 bitcoinów, 85 tysięcy ponad kanałów, ponad 17 tysięcy węzłów. Jeśli chodzi o Ethereum, no to troszeczkę nam tutaj się zaczęło palić, ale deflacyjne to na pewno nie jest. Tu właściwie cały czas trzymamy się powyżej 100 miliardów dolarów. Ten haszek pokazuje, że jest zobaczcie 228, są różne wskaźniki i na końcu odliczanie do halvingu. Obecny blok 740 352, przy obecnej estymacie za 641 dni będzie halving. I na końcu Satoshów was ratował, ale oczywiście Satoshów się co jakiś czas kończy. Przechodząc na ten wykres, przechodząc sobie na tygodniówkę z autoskalowaniem, mamy tutaj dosyć dobry widok, jeśli chodzi o tygodniówki. Tygodniówka to jest 30 tysięcy, ja może to rozjadę. Tygodniówka tu była zielona, tu mamy 30 tysięcy, na razie zamknięcie poniżej 30 tysięcy. No ale jak widzicie, ta tygodniówka nam wróciła, a tu od razu zgaszenie inflacyjne. Wracamy sobie oczywiście na 30-minutówki. Wszystkie krypto podążają, Ethereum też tu stało, wszystkie krypto podążają sobie za Bitcoinem, tutaj wszystko uzależnione. Hex, tak to wygląda. Teraz tak, złotówka dostaje w dupę. Dolar kosztuje w tej chwili 4,67, już było nawet chyba 4,40 prawie. Jeśli chodzi w stosunku do euro, no to złotówka do euro się umacnia, akurat 4,60. I zobaczmy teraz euro USD, no tutaj zbliżamy się na razie 1,05, więc być może będzie flipping albo będzie zrównanie wartości. A tu oczywiście wysokie stopy, zobaczcie, rubel i w rubel, nie? Także, ale oczywiście wiadomo, to wszystko sztuczne jest, nie? To jest niedobre o tym mówić. A miałem na dniówkach pokazać godziny, to są dobre. Także rubel, nie? Sztucznie wywołane. Dixie, dolar się umacnia po tym ostatnim spadku. Złoto, też tutaj dalej boczniak, srebro, dalej boczniak. Miedź zaczyna spadać. Ropa naftowa rośnie, więc możecie się spodziewać 10-złotowej opłacie benzynowej. Jeszcze na rynek tradycyjny Nasdaq. Nasdaq zaczyna spadać, więc dostaną wszystkie spółki. Netflix, Coinbase, Facebook, Nvidia, Twitter. Tutaj też i Tesla. Wszystko zaczyna spadać. Tyle jeśli chodzi o analizę rynku. Przechodzimy sobie do podsumowania. A jeśli chodzi o podsumowanie, to oczywiście trochę w tym tygodniu się działo. Dzisiaj rano wleciał research Kadeny w Mike's Lab Lite, także zapraszam do obejrzenia. Był live z Kangą. No i generalnie były newsflashe. Newsflashe, z tego co widziałem, to Wam się podobają, także zapraszam. Jutro oczywiście będzie kryptowoltowa niedziela z Majkiem, wiem, że Rafał Zaorski ma wpaść. Była zadyma w tygodniu z Traderem 21. Zaprosiłem poprzez znajomego Tradera 21, że może by przyszedł. Stwierdził, że dla niego drama z Rafałem Zaorskim się skończyła i on nie chce brać udziału w takich rzeczach. Trudno, szkoda, może by sobie panowie wyjaśnili. Więc tyle, jeśli o to chodzi. Nie byłem niestety w plenerze, troszkę ze zdrowiem, tam jest gorzej, ale z powoli. Mechaniczne oczywiście, wszystko mechaniczne rzeczy. Cóż jeszcze, niestety wypiłem stok upały, chociaż dzisiaj jest chłodnie, ale sobie nabyłem wentylator, zanim teamę zrobią. I właściwie tyle, nie będę was tutaj dłużej, jak to się mówi, przeciągał. W przyszłym tygodniu nie będzie sobotnich newsów, wyjeżdżam na spotkanie patronów i generalnie rzecz biorąc kryptoweteranów i wyżej. I oczywiście pamiętajcie, że będzie spotkanie kryptonarodu, ale może o tym w podsumowaniu. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka, jeżeli wam się podobało, wbijcie łapkę w górę. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku.
Jeszcze po skryptum, jeśli chodzi o spotkanie Kryptonarodu, na stronie Kryptonarodu macie trzecie spotkanie Kryptonarodu, jeżeli chcecie wziąć udział, będzie to w miejscowości Brenna, piątek, sobota, niedziela, pod koniec sierpnia. Wszystkie dane są na stronie, mniej więcej szacunkowe koszty, powiem wam, że hotele obrosły w piórka. No niestety, niestety, widać chyba za dużo dotacji przytulili tych covidowych, no bo wiecie, to fajnie, dostali dotacje covidowe, klientów nie było, w to mi graj, tak. A koszty przecież zmniejszały się, tak? No, pensje pracownicze były, ale przecież ani ogrzewanie, ani pranie, ani inne rzeczy. Super. Także w piórka obrości jak cholera. Spotkanie Kryptonarodu, trzeba napisać maila na spotkanie@kryptonarod.pl, zgłosić się. Tyle. Uważajcie, mało miejsc jest, to jest liczba miejsc ograniczona. Ja na tym nie przytulam żadnej kasy. Organizuję to spotkanie, żeby się spotkać po prostu z wami na 3 dni, coś tam wypić. To jest oczywiście full pakiet z pełnym wyżywieniem. Tam jest jakiś spa w hotelu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest taki Sheraton, ani Burj Khalifa, ani nic takiego. Spoko hotel, będzie nawet mecz koszykówki, także jakiś może wypadek góry. Także tyle z mojej strony. Dzięki wam za oglądanie. I tyle. Uciekam. Miłego weekendu.